W dzisiejszym filmie prezentujemy urządzenia firmy Traktel przeznaczone do pracy w przestrzeniach zamkniętych. Najprostszym z nich, pierwszym z tych urządzeń, jest słupek kotwiczący TrackRod, który osadza się we wcześniej zamontowanym pod kołnierzem otworu gnieździe. Urządzenie posiada dwa punkty kotwiczne w głowicy do zamontowania urządzenia asekuracyjnego. Do słupka kotwicznego TrackRod można zamontować adapter z urządzeniem samohamownym z opcją wyciągarki Block4R. Dzięki tej funkcjonalności można bezpiecznie asekurować i ewakuować człowieka z przestrzeni ograniczonej. Rozwinięciem słupka kotwiczącego TrackRod, który pokazaliśmy przed chwilą, jest słupek kotwiczący DaviMast. Urządzenie posiada dwa punkty kotwiczne w głowicy do zamontowania urządzenia asekuracyjnego. Do słupka kotwicznego DaviMast można zamontować adapter z urządzeniem samohamownym z opcją wyciągarki Block4R. Dzięki tej funkcjonalności można bezpiecznie asekurować i ewakuować człowieka z przestrzeni ograniczonej. W opcji można również zamontować głowicę z małym żurawikiem i wyciągarką do ładunków o masie do 250 kg. Do montażu słupka kotwiczącego DaviMast przeznaczone są różne rodzaje adapterów. Adapter naścienny, podłogowy wpuszczany oraz adapter podłogowy klasyczny. Kolejnym z gamy urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zamkniętych jest statyw bezpieczeństwa. Statyw TrackPod posiada w głowicy dwa punkty kotwiczne asekuracyjne dla pracowników o masie do 150 kg każdy. Dodatkowo statyw posiada trzeci punkt kotwiczny do podwieszenia wciągnika do ładunków o masie do 500 kg. Statyw, podobnie jak żurawik DaviTrack, posiada w wyposażeniu dodatkowym urządzenie samohamowne z opcją wyciągarki Block4R oraz wciągarkę Karol. Dzięki tym urządzeniom można skutecznie zabezpieczyć miejsce pracy, zarówno w przestrzeni zamkniętej wyposażonej w drabinę, jak i opuścić pracownika, korzystając z dostępu linowego. Istnieje też możliwość transportu ładunków o masie do 500 kg. Tańszą alternatywą dla przedstawionych wcześniej rozwiązań jest prowadnica giętka z urządzeniem samozaciskowym, która podpięta do uprzęży bezpiecznie zatrzyma upadek człowieka. To proste rozwiązanie nie posiada opcji ewakuacyjnej, dlatego wchodząc do przestrzeni ograniczonej zawsze pamiętaj o dodatkowej wciągarce ratunkowej. Ostatnim z gamy, a zarazem najbardziej rozbudowanym urządzeniem do pracy w przestrzeniach zamkniętych jest żurawik DaviTrack. Pracownik schodzi po drabinie, wykorzystując urządzenie samohamowne wyposażone w wyciągarkę ratowniczą. W momencie wypadku urządzenie samohamowne powstrzymuje upadek, a ratownik przechodzi do akcji wciągnięcia poszkodowanego na powierzchnię za pomocą wyciągarki ratowniczej. Ruchome ramię żurawia i szeroka, stabilna podstawa pozwalają na łatwe i bezpieczne wyjęcie poszkodowanego z ograniczonej przestrzeni. Pracownik opuszcza technika do przestrzeni ograniczonej, korzystając z wciągarki Karol. Podczas całej procedury technik jest asekurowany za pomocą urządzenia samohamownego Block4R. W momencie wypadku, podobnie jak w poprzednim przypadku, ewakuacja odbywa się za pomocą wyciągarki ratowniczej zintegrowanej z urządzeniem Block4R. Żurawik można wykorzystać do transportu ładunków o masie do 250 kg, korzystając z wciągarki Karol. Istnieje też możliwość montażu innych urządzeń o udźwigu do 500 kg, które można podwieszać do punktu kotwicznego głowicy. Zasadnicza różnica między żurawikiem a statywem jest taka, że żurawik jest ze swojej natury konstrukcją dużo bardziej stabilną niż statyw. Jest też możliwość jego kotwienia. Zamiast wykorzystywać typową H-kształtną podstawę, można wykorzystać i osadzić sobie na przykład na terenie zakładu przemysłowego specjalne gniazda, w których osadzamy samą głowicę żurawia w miejscu, w którym aktualnie wykonujemy pracę. Do montażu przeznaczone są różne rodzaje adapterów. Adapter naścienny, podłogowy wpuszczany oraz adapter podłogowy klasyczny.